Bierzesz sprzęta. Siema, jak masz na imię? Marcel. Marcel, chodź pokaż, co ty masz. Czym ty jeździsz? A to tata dzielny. Witam. Czyli ty to jak Kuba. Tak. Kiedyś. To 140. KTM 450, widzę taty. Ty masz... A tutaj MRF-a 140. Aż 140? I tutaj 140 RC i obniżona? Tak, obniżyłem ją o takie... Musiałem porobić, kupiłem od tego Chińczyka. Aha, sama, sam przerabiałeś, no bo jest wysoka w ogóle 140. No, na mnie akurat, fajna. No, jak długo jeździsz? Kiedy zacząłeś? No tym roku coś zaczął małym, ale pół roku tak jeździ już normalnie. Jest A ile masz lat? Będę miał 9. O, to jeszcze 8. A odpalisz? Dasz radę? Czasem się uda. Ciężko, nie? 140 odpalić. No Kuba ze 120 też miał kłopot, nie? No. Dasz się przejechać tam? Na górce? Dasz się golnąć? Nie radzę. Czemu? Od razu tak stawię. Na koło daje? Tak. No ale ja lubię, jak na koło daje, Marcel. Jeszcze oglądałem, jak pan kogoś uczy na kole. No widzisz? Kogo? Kogo? O, no widzisz? Trudna droga, ale idzie pojąć. No dobra, Marcel, to zasuwaj, jeździ. Spotkamy się na górce, to dasz się golnąć. Albo tutaj, jak przerwę sobie zrobimy, dobra? Ja nawet nie będę podjeżdżał, nawet nie próbuję. Musisz próbować. Taką małą możesz. No. Najwyżej tata będzie stał i będzie cię łapał. Nie na ma czego się bać. Na linkę. Na linkę, no. To masz już wlepy, patrz, możesz sobie przykleić na MRF-ę. Przyklejaj, to ja nagram jeszcze. Tak, a gdzie przykleimy? Może tu odprowadzić, co? Okej. Ładnie, odklej. No, chodź. Trzeba przyklejanie. Oficjalne przyklejanie. Oficjalne przyklejanie. Tył na środeczek. No, to masz pamiątkę teraz z wyjazdu, co? No. To tymczasem. Idę zobaczyć, jak on naprawiają sprzęta. No i przyjechałeś! To tak jak z Kubą było. Czy trzymasz? No. Ciężko właśnie temu przerobić. Dobrze było? Powiem tak, jak dorośnie, to znowu z nim przyjadę. Ale tam są mniejsze górki, tam, z tamtej strony. Ale wiesz, my się przykopaliśmy na tą stronę, nie? No. Swoim podjeżdżałem, znowu leciałem na dół i niego podjeżdżałem, nie? To już nie ma sił. No, a dzisiaj ciężko jest. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.